Witam Państwa, Jakub Jurek, zapraszam na wydarzenia sportowe. W Warszawie odbył się drugi etap ogólnopolskich zawodów dzieci i ty zostaniesz mistrzem. W rywalizacji nie mogło oczywiście zabraknąć lubińskich zespołów łyżwiarskich. W ogólnopolskich zawodach dzieci w Warszawie wystartowali podopieczni Akademii Sportowego Rozwoju i MKS Kuprum Lubin po raz kolejny udowodnili, że łyżwiarstwo mają we krwi. Efektem ich startów były miejsca na podium. Teraz się odbyły oczywiście ogólnopolskie zawody dzieci tydzień temu w Lubinie, prawda? W tym tygodniu, w ten weekend odbyły się w Warszawie na Stegnach. Startowało prawie 250 dzieciaków, można by powiedzieć, bo od 10 do 13 lat. I też oczywiście była reprezentacja od nas z Lubina, MKS Kuprum i oczywiście Akademia Natalii Czerwonki. Starsi zawodnicy MKS Kuprum Lubin przebywają w Zakopanem. Nasi juniorzy przebywają w Zakopanem na zgrupowaniu i tam będą do czwartku, w piątek przyjeżdżają do Sanoka, gdzie w najbliższy weekend odbędzie się Puchar Polski, właściwie taka ostatnia impreza w tym roku w Polsce. I już w styczniu cała kadra narodowa, która w tej chwili przybywa Zakopanem, wyjeżdża do Herewen na 6 tygodni, bo tam się odbędą dwa Puchary Świata, Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata ze względu na koronawirus, bo miały się te imprezy odbyć oczywiście w Pekinie, w Chinach i Mistrzostwa Europy w Herewen. W ekipie MKS Kuprum Lubin brązowy medal w wieloboju chłopców E2 zdobył Fabian Budziński. Trwa przerwa w rozgrywkach piłkarskich niższych lig. Zespoły z naszego regionu, w tym Górnik Lubin, przed rundą wiosenną zaplanowały szereg meczów sparingowych. Lubinianie po nowym roku zmierzą się z silnymi rywalami. W dużej mierze będą to zespoły wyżej notowane od Górnika. Sparingi mamy zaplanowane z czwartoligowcami, tak żeby po prostu zobaczyć, jak wyglądamy na tle czwartej ligi, jakbyśmy awansowali. W przerwie zimowej w lubińskiej drużynie z klasy okręgowej nie zapowiadają się większe ruchy transferowe. Z transferami w okienku zimowym zawsze jest ciężej troszeczkę, bo zawodnicy mają podpisywane umowy gry z innymi klubami, nie ciężko tych zawodników pozyskać, ale 2-3 transfery na pewno będą. Lubinianie zagrają m.in. z Mewą Kunice, Konfeksem Legnica, Odrą Ścinawa, Pogonią Świeżawa, Prochowiczanką czy Zawiszą Serby. Zawodnicy MDK Olimp Lubin przygotowują się do ostatniego startu w tym roku. Podopieczny Olega Bugajenki czeka występ podczas zawodów pod szyldem Rybnik Cup. Przed nami kolejna już edycja międzynarodowego turnieju szermierczego Dzieci w Szpadzie, Dziewcząt i Chłopców. Będzie to ostatni występ lubińskich szermierzy w tym niezwykle udanym dla nich roku. Przed nami przede wszystkim start ostatni w tym roku w Rybniku, Rybnik Cup. I liczymy na to, że nasi zawodnicy pokażą naprawdę dobrą szermierkę i liczymy na dobre wyniki. Tym roku jeszcze. Lubiński klub liczy na udane występy swoich podopiecznych. No na pewno jest rok przejściowy, na pewno rok jest bardzo trudny w związku z pandemią, ponieważ część zawodników odeszła wskutek tego, że skończyli szkoły, na przykład Tomek Kaluziński, który w tej chwili jest numer 1 w juniorach i numer 9 jest w seniorach, który szykuje się na Mistrzostwa Świata, no i dalej, tak. I część zawodników zrezygnowała z szermierki wskutek pandemii. Także my jesteśmy, tak jak każdy klub w Polsce, w Lubinie, no ma pewne takie drobne problemy, ale liczymy na to, ponieważ młodzież jest ta, która pozostała, jest bardzo zaangażowana, ta, która przyszła w tym roku, bardzo zaangażowana. I liczymy na to, że wyniki na poziomie europejskim wrócą do nas za 2, być może maksymalnie 3 lata. Turniej w Rybniku odbędzie się w dniach 19-20 grudnia. To był sport z telewizji regionalnej.pl. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.